związanych z indywidualnym rozwojem, a że przez sport marzenia spełnia się w sposób wyjątkowy, to widać chociażby w naszych gościach. Tym bardziej, że reprezentują oni wyjątkową dyscyplinę też sport. Królową sportu, która jak wynika z wszelkich prognoz na najbliższych igrzyskach Rio de Janeiro ma szansę stać się tą dyscypliną, która się najwięcej medali reprezentacji Polski. Rozmawiając z nimi, mam nadzieję, że przynajmniej u części z Was zrodzi się takie pragnienie, żeby dojść do tego samego poziomu. Największe moje zaskoczenie to była grupa, która przyszła na samym końcu. Grupa chyba 6-latków. Zaczynamy zatem ten program bardzo wcześnie. Kłód sportowy to był zupełnie przypadkiem. Byliśmy na zbudowaniu w okolicach Kanału Lubelskiego w Jasnowce Wianowskiej, zwiedzając pomnik upamiętniający powstańców. Zapłaciliśmy naszym trenerem i zamiast około 20 km przeszliśmy, przemaszerowaliśmy w sumie ich prawie 38. No i zaczęliśmy się wyścigować, że będzie szybciej się. Okazało się, że wypadł to zdecydowanie na tym miesiącu. Myślę, że wybranie lekki atletyki było
nami Katarzyna Broniatowska, brązowa medalistka halowych mistrzostw Europy z roku 2013, o ile się nie mylę, prawda? No budujący widok, taka kolejka młodych adeptów lekkiej atletyki. Fajna impreza, prawda? Tak, bardzo się cieszę, że coś takiego zaczyna być organizowane w Krakowie, dlatego że przez wiele lat ta lekka atletyka była gdzieś w cieniu. Przez to mieliśmy mało dobrych sportowców w Krakowie, a teraz widać, że nawet tutaj jest Ania, która zdobyła teraz złoty medal w Mistrzostwach Polski młodzieżowych w skoku z wyż, czyli ta lekka atletyka w Krakowie zaczyna się odradzać i mamy coraz nowych dobrych sportowców. Jak zachęcić młodzież do uprawiania chodu sportowego, który chyba niezbyt słusznie uważany jest za taką dyscyplinę mało popularną? A przecież chodzić chodzimy wszyscy, biegamy, rzucamy, skaczemy, nie wszyscy. Tak, jest łatwy do uprawiania, jest dostępny, można powiedzieć, że chodzimy odkąd zaczynamy, czyli od pierwszego roku życia. Raz szybciej, raz wolniej, ale jest. No wiadomo, że w ogóle jest coraz ciężko zachęcić do sportu, to jest problemem. Oderwać od komputerów, odebrać od tabletów, żeby przede wszystkim dochodziło to do rodziców, że jest świadomość tego, żeby wymuszali takie zachowania, bo jeśli nie, to po prostu będziemy, przepraszam za określenie, hodować inwalidów. Trzeba propagować, trzeba być w takich miejscach jak dzisiaj w szkole, trzeba pokazywać tą dyscyplinę, pokazywać, że jest to naprawdę łatwe do zrobienia. Mieliśmy tutaj dzisiaj dwie dziewczyny, a jedna to w ogóle byłem zachwycony jej techniką, naturalną techniką chodzenia. Powiem tak, ludzie się uczą tego 2 lata. Coś, co dziecko dzisiaj miało, po prostu miało. Ono się z tym urodziło, bo nikt tego wcześniej jej nie pokazał. Dziewczyna ma 7 lat niespełna i potrafiła przejść idealnie chodem sportowym, zachowując wszelkie, zaznaczam, wszelkie aspekty, czyli wyprost nogi w kolanie, ruch odpięty, naprawdę praca bioder, wszystko było na świetnym poziomie, także są te perełki, trzeba je po prostu tutaj wyłapywać i zachęcać do tego, żeby akurat poczyniły swoje kroki w chodzie sportowym, ale jeśli nawet nie będzie to chód sportowy, to niech to będzie jakakolwiek inna, przyjemna dla kogoś rywalizacja, forma ruchu, bo to na pewno pozwoli, że nasze społeczeństwo będzie zdrowsze. Z nami jest Karolina Kołeczek, mimo bardzo młodego wieku, już etatowa mistrzyni Polski, półfinalistka Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy. I o tym wiedzą wszyscy, natomiast może nie wszyscy wiedzą, że trenujesz w przepięknym Sandomierzu. Jak się żyje, jak się trenuje w tej perełce naszej architektury? Tak, trenuję w Sandomierzu praktycznie od początku mojej kariery. Mam tam bardzo fajnego, super trenera, Andrzeja Mirkę, który oczywiście chciałam go bardzo mocno pozdrowić i podziękować mu za wszystkie sukcesy. Trenujemy się bardzo dobrze, są warunki do treningu, mamy piękny stadion 6-torowy, jedynie to brakuje typowej takiej hali lekkoatletycznej, ale myślę, że może za kilka lat taka hala zostanie wybudowana i oczywiście o to będę walczyć. Jest z nami Justyna Konior, młodzieżowa mistrzyni Polski z tego roku. Powiedz coś o tym występie w Białymstoku, złoty medal. Jeśli chodzi o mistrzostwa młodzieżowe w Białymstoku, było to, że zdobyłam złoty medal, było dla mnie bardzo wielkie zaskoczenie, ponieważ faworytką była inna koleżanka, Aneta Ryc, która wcześniej wszystko wygrywała. Ja jechałam, wiedziałam, że stać mi na medal. To nastawiałam się, żeby oddać swoje dobre skoki. Jeśli to zrobię, to mam medal. Ale złoto nie brałam pod uwagę, bo wiedziałam, że już jest zarezerwowane dla kogoś innego. Jednak jak wszyscy wiedzą, sport jest nieobliczalny i nigdy nie wiadomo, co się stanie. Stało się tak, że stałam złotą medalistą Mistrzostw Polski. Mam tytuł, w przyszłym roku będę go bronić i mam nadzieję, że się to uda. Jak to się stało, że zawodnik z Wrocławia aż przyjął zaproszenie tutaj do Krakowa i zdecydował się wziąć udział w takiej fajnej, wydaje mi się, imprezie? Jest to związane z tym, iż jakieś 5 lat temu podjąłem decyzję o rozstaniu się z moim poprzednim trenerem i rozpocząłem współpracę z trenerem krakowskim, panem Jerzym Kadyszkiewiczem, który jest trenerem krakowskiego levelu. I no, wiązało się to z tym, że musiałem się przenieść do... Chciałem bardzo się przenieść do Krakowa. Jest to trener, z którym współpracowałem na obozach kadry narodowej. Także nie była to jakaś taka decyzja nieprzemyślana, jakaś tam w ciemno, po prostu wiedziałem, po co tu przyjeżdżam. Tak to się stało, że już 5 rok praktycznie jestem nowo wycianinem. Od 3 lat dopiero uprawiasz lekką atletykę, a już jesteś
tutaj występujesz jako gwiazda tej lekkiej atletyki. Jak się czujesz w tej roli, może nieco przedwczesnej, ale jednak? No i co byś poradziła tym młodym dziewczynkom i chłopcom, aby poszli twoją drogą? Znaczy ja się ogólnie nie czuję, rzecz biorąc, gwiazdą. Czuję się jako normalna dziewczyna. Jestem tutaj w szkole, gdzie mam dużo znajomych, przyjaciółkę, przyjaciół. Naprawdę mam dużo osób tutaj znajomych, osoby, które naprawdę znam dosyć długo, prosiły mnie o autograf. Jest to dla mnie dosyć śmieszne. Ale są też różne dzieci, które uważają mnie za autorytet, z czego jednak jestem bardzo dumna, bo jednak pracowałam na to już jakiś czas. To nie jest kres tego, co bym chciała osiągnąć. Chciałabym osiągnąć jeszcze więcej, co bym mogła poradzić dzieciom. Ja osobiście byłam osobą asportową przed tym, jak zaczęłam trenować. Moja przygoda ze sportem zaczęła się dokładnie 3 lata temu, bo właśnie teraz mija, jakże to tak nazwę, rocznica, że zaczęłam trenować. Zmieniłam się nie do poznania, zmienił się mój sposób patrzenia na świat, na życie. Wszystko naprawdę uległo zmianie. Wystarczył jeden dzień, a życie obraca się o 180 stopni. Wszystko jest zupełnie inne. Dzięki sportowi poznałam naprawdę wiele osób. Zgrupowanie w kadrze narodowej, w kadrze wojewódzkiej. Jedna wielka rodzina. Wszyscy się lubią, szanują. To jest naprawdę piękne. Tutaj poznałam właśnie Karolinę, czy tam Kasię Broniatowską. Nie znałyśmy się wcześniej, a naprawdę teraz się dogadujemy. Jest to naprawdę sympatyczne osoby. Sport to jest piękna rzecz. Nawet dla osób, które myślą, że nie będą mieć nic wspólnego z nim. Naprawdę każdy znajdzie coś w sporcie. Każdy. Sport jest dla każdego. Nieważne, czy się waży 150 kilo, czy jest się naprawdę malutką osobą i się twierdzi, że nie ma szans, że tylko książki. Nie, nieprawda. Sport jest dla każdego. Dziękuję. Ale nauka również, oczywiście. Oczywiście nauka, tak. Nauka również. Naukę bez problemu można pogodzić ze sportem. Jeżdżę na zgrupowanie praktycznie 11-12 razy w roku, nie mam mnie bardzo dużo w szkole. Radzę sobie z nauką, moim zdaniem, bardzo dobrze, nie jest najgorzej. Aczkolwiek też nie oszukujmy się, że nikt, kto trenuje, nie będzie mieć średniej 6-0. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić po prostu. Ale też nie jesteśmy osobami, którzy po prostu całkowicie olewają naukę. Staramy się godzić jedno z drugim.